No dobra, nagram to byle jak, bo tego i tak nikt nie ogląda. Już grałem o ten film na temat podwyżki w Wordach i na pewno w internetach znajdujecie masę informacji, że od 1 stycznia tego roku egzamin na prawo jazdy będzie droższy. I dzisiaj właśnie znalazłem taki artykuł, który mówi o tym, że od 1 stycznia egzamin na prawo jazdy będzie droższy. Prawda jest taka, że wprowadzone przepisy wcale nie wprowadzają podwyżki w ośrodkach ruchu drogowego. Nowe przepisy jedynie zmieniają zasady finansowania ośrodków ruchu drogowego, a także, uwaga, określają maksymalne stawki opłat za przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy. Dodatkowo jeszcze nowe przepisy mówią, że cennik ośrodka ruchu drogowego będzie ustalany na poziomie sejmiku województwa, a nie drogą rozporządzenia. I na przykład egzamin na prawo jazdy kategorii B ma kosztować maksymalnie 200 zł, na kategorię C maksymalnie 250 zł. Tam sobie znajdźcie na TikToku film o wszystkich kategoriach, ale egzamin teoretyczny ma kosztować maksymalnie 50 zł. Bogu dzięki, mamy już tam kolejny dzień stycznia, a Wordy lecą na tych samych cennikach, bo nowe nie zostały jeszcze uchwalone. I kiedy to się stanie, tego nikt nie wie. Powodzenia na egzaminach.